Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wojnę Krwi Wiedźmińskiej Opowieści. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się obronić Drawograd przed inwazją Nilfgaardu, dzięki czemu trochę zatrzymaliśmy tutaj ich szarże, ich szturm na Lyrię. Dostaliśmy także nowe karty, ale straciliśmy Caldwella. Mamy fałszywy Floren. Zmusi jednostki w liczbie dwóch do stoczenia pojedynku. A co to jest? Jednostki na zmianę zdają sobie liczbę punktów obrażeń równą sile aż do zniszczenia jednej z nich. O, tylko nie może brać na cel czempionów. A to ciekawe jest, wam powiem. Tylko zamiast czego by to wziąć? Najsłabszego sojusznika, siły najsilniejszego. No to taka jest ciekawa karta. Ale na razie jej nie będę brał do talii. Może jak będę miał możliwość ulepszenia bibelotów jeszcze, to wtedy sobie coś weźmiemy. Ostatnio trochę złota wydaliśmy, to może na razie będę oszczędzał. Także chodźmy, pozbierajmy łupy w ogóle po tej bitwie o Drawograd. No bo możemy oczywiście tutaj cofnąć, pozbierać. Jużem myślał, że przyjdzie nam żyć pod nilfgaardzkim jarzmem. Zawsze to samo. Królowie wojują, a kmiecie sprzątają. No niestety, panie kmieciu, takie życie. O, ciebie nie mogę wziąć rekrutów, no trudno. Dobra. Jeszcze tutaj się cofniemy do obozu nilfgaardzkiego, bo tutaj też było trochę rzeczy do pozbierania. Z tego co tam widziałem, obóz Armii Wschód. Okej, tu nic ciekawego chyba nie ma. Przynajmniej póki co nic nie widzę. Tutaj ostrokoło oczywiście ponabijane. Tam się chyba w ogóle przejść nie da, ale tu już mam jakieś zasoby. Także zbieramy, tu mamy jeszcze więcej. Także się przyda, musimy trochę odnowić, bo wydaliśmy też 1000 dla ludzi tutaj z Drawogradu. Dobra, i jeszcze tutaj będziemy mieli coś do pozbierania. W tym jedną dużą skrzynkę, co ciekawe. Także być może coś nowego do gwinta odblokuje. Zwykłego. Zupia. Aha, ale to. Zresztą chyba trafiłem w którejś beczce, bo w ogóle był stream pierwszy z gwinta. Dzień po tym, jak ja go robiłem, to nagrywam ten odcinek, a kiedy on tam się na YouTube pojawia, to nie wiem. W każdym razie pewnie do tego czasu już tam za dwa jeszcze może streamy się z gwinta pojawiły. Przynajmniej takie mam plany, żeby jeszcze trochę jednak postreamować tego gwinta. No ale to jeszcze zobaczymy, tu jeszcze możemy namiot przeszukać. O, i jakiś list mamy. Dobra, tam nie będę czytał tego nilfgaardzkiego imienia i nazwiska, bo jest za trudne. Wielki kanclerz, dowódca Grupy Wschód, do pułkownika jakiegoś tam innego. Przesyłam dodatkowe środki na pozyskanie stronników. Wywiad donosi, że jesteśmy o krok od uzyskania większości. Nie żałujmy Norlingom złota. Wkrótce i tak zwrócą nam wszystko z nawiązką. O, proszę. No właśnie, to odnośnie tego, że mamy szpiegów w armii. No i to jest wszystko skrzętnie zaplanowane przez Nilfgaard, przez cesarza, przez agentów cesarza tak naprawdę. Cesarz Emhyr powiedział, ja chcę zaatakować północ, a tam wiecie, cały sztab ludzi się tym zajął, zajebisty plan opracował, nie pamiętam kto tam w tym sztabie był, bo to jakby nie jestem jeszcze na tym etapie. Dawno nie słuchałem książek, bym musiał sobie to odświeżyć, ja nie mam czasu, dopiero jak pojadę do Grecji, a co już niedługo, za dwa tygodnie w sumie, to dopiero wtedy będę gdzieś tam na świeżo, jeśli chodzi o Wiedźmina, o to, co było w książkach. W każdym razie jestem ciekaw, kiedy dojdziemy do sławetnej bitwy o most i kiedy spotkamy Geralta w tej grze. No to będzie na pewno ciekawe wydarzenie. Dobra, zobaczmy, mamy tablicę z ogłoszeniami. Trochę ciekawych miejsc. Tutaj coś wieśniacy mówili. Wasza wysokość, mieszkańcy tej wsi obawiają się ataku nilfgaardzkich maruderów. Proszę, żebyś zostawiła kilku żołnierzy na straży. Dobra. Jeśli sami opłacą im żołd, to poproszę bardzo. Oczywiście spełnię ich prośbę. Nie potrzebuję. A złoto się myślę przyda. Także może tak zróbmy. Okej. Złota zbroja, złote włosy, czarnych ścina, niby kłosy. Mewe, mewe, mewe. No, fajna przyśpieweczka się nam tutaj zrodziła dzięki tym wydarzeniom, które przed chwilą miejsce miały. Znaczy dla was tam wczoraj albo dzisiaj, nie wiem akurat na jaki dzień wypadło, czy są dwa odcinki z Wojny Krwi, czy jeden. No w każdym razie, co my tutaj jeszcze mamy? Dobra, nic na razie ciekawego. Tu mamy punkt szybkiej podróży i jakieś coś. Dyskutowała o czymś z doradcami, kiedy nagle usłyszała za plecami huk. Co do jasnej? Jeden z kawalerzystów spadł z siodła.
Pozostali żołnierze stroili sobie żarty z jego niezdarności, ale śmiech uwiązł im w gardłach, kiedy nieszczęśnik zaczął się trząść i wymiotować krwią. Okej, tytuł Sabotaż. Czyli ktoś nam pewnie dolał czegoś niedobrego do jadła czy coś. Medyk stwierdził zatrucie. I mimo jego starań, kawalerzysta zmarł jeszcze tego samego dnia. Wkrótce te same symptomy wystąpiły u kilku innych jeźdźców, którzy niedługo potem podzielili los kompana. Pochowano ich przy drodze, pod starą wierzbą. To mi wygląda na umyślne działanie, powiedział Reinhard. Ktoś zatruł zapasy wody. Szukamy drania. A póki co, lepiej, żeby wasza wysokość gasiła pragnienie winem. Wino też można zatruć, ale okej. No niedobrze. Mam nadzieję, że to nie przez tego elfa, którego wcieliliśmy do oddziału. No mam taką nadzieję, cholera. Wyślijmy jeszcze raz zwiadowców. Niech zrobią nam tutaj zwiad. Aha, tutaj mamy Lyrię, okej. Czyli w tamtą stronę się udajemy. Tak wam powiem, dużo tej mapy to nam nie zostało. Ale to jest pewnie pierwsza dopiero lokacja. Znając Redów, no bo ta przygoda miała być na 30 godzin. Nie wiem, ile gramy w sumie. Coś koło 5, 6, coś takiego. Może trochę więcej. W każdym razie, no jeszcze nie koniec. Dziwna łódź płynęła. Myśleli, że cesarska, ale żagle czerwone miała, nie czarne. Ktoś coś mówił o bitwie o most, czy nie? A gdzie Janko? Skoro świt go na pole posłałem, a jeszcze nie wrócił. No to Janko może już nie żyć, ale... jakaś łódka na rzece, coś ten, bitwa o most, Geralt, Jaskier, Kahir... O, coś może się wydaje, że zaraz będą fajne wydarzenia, ale wpierw tutaj mamy jakiś pytajnik, zobaczmy. Pani, właściciel młyna oznajmia. Zebranie tego złota kosztowało mnie wiele pracy. Przekazuję ci je na wzmocnienie armii. Dobra, dzięki, przyda się kasa. Nie potrzebuję, tak jak mówiłem wcześniej, morale armii póki co. Dobra, nic tu póki co ciekawego nie ma. I zobaczmy, co mamy tutaj, bo znowu jakieś wydarzenie chyba będziemy mieli. Kiedy forpoczta leryjskiej armii zatrąbiła na alarm, Mewe od razu dobyła miecza, gotowa stanąć w szranki z najeźdźcą. Jednak to wcale nie Nilfgaardzcy żołnierze przypuścili atak na jej oddział, lecz brodaci, odziani w skóry wojownicy w rogatych hełmach. Królowa nie mogła uwierzyć własnym oczom. Piraci ze Skellige? Tutaj? Ale nie było czasu na dziwienie się. Mewe spięła konia ostrogami i rzuciła się w wir walki. No oczywiście, zawsze pod górkę. Piraci ze Skellige, elo. Dzień dobry panom. Czyli to chyba jednak nie była łódka Geralta. Bo oni coś tam płynęli. To jakoś, nie pamiętam dokładnie jak ta akcja, ta bitwa o most wyglądała, ale coś tam było, że oni płynęli jakąś łódką. Ale to chyba jednak chodziło o łódkę piratów, no nie wiem. Wyeliminuj, on ma 150 siły, dobra, czyli coś będzie miał... Coś z nim będzie związanego ciekawego. Skeligijczycy walczą inaczej niż pozostałe ludy północy. Ze śpiewem na ustach pchają się pod miecze wroga. Śmiechem witają salwy strzał. Nie zważają na odniesione rany. Ciężko z nimi wygrać w boju, ale da się. Mew miał właśnie tego dowieść. Spróbujemy go oczywiście wyeliminować, także lecimy. Tylko on ma 150 siły, czyli na pewno go nie będziemy musieli zbić. Coś innego będzie trzeba zrobić z nim. Tylko wpierw wymiana kart. No i nie wiem tak naprawdę kogo tutaj brać. Reinhard by się przydał. Bym sobie trochę powymieniał, żeby go trafić. No i tak też zrobimy. Lyryjski kusznik, kosynier, Reinhard, o i Gucci. I zakończymy wymianę na tym chyba. Niech będzie. Skellige! Reinhard, co tu do diabła robią piraci? Dobre pytanie. Po jednej turze na początku tury zmusi najsilniejszą jednostkę do zadania pyska temu obrażeń równych jej sile. What? Następnie pyskaty zdaje tamtej jednostce obrażenia równe swej sile. Łopanie. Tu jakoś trzeba ostro pobuffować te jednostki. Dobra. Czyli generalnie chodzi o buffowanie. No to by nam wychodziło. No to Wagenburga nie ma co rzucać, on tutaj będzie useless. To nie wiem, czy od razu nie wymienić sobie. Tu się przyda dużo kosynierów.
przyda dużo kosynierów. Nawet niekoniecznie się przyda róg dowódcy. Tylko to najsilniejszą jednostkę. Dobra, to nie będzie najsilniejszy. Chociaż będzie, bo to... Wiecie co, ja sobie spasuję i trochę inaczej wymienię karty. Bo tak mi się nie podoba. Wydaje mi się, że tutaj tak, nie przyda się róg. Werblista się przyda jak najbardziej. Wóz bojowy też się raczej nie przyda. Chociaż szabrownik się właśnie przyda. Reinhard? Przyda się. Wóz bojowy się nie przyda, ty się przydasz na 100%. Atrapa? Też niekoniecznie. Wagenburg też nie. Pikinier? Nie do końca. O, Wagenburg. No dobra, trudno. Reinhard, co tu do diabła robią piraci? No dobra, próbujemy. W takim razie, nie wiem jak to zrobić najlepiej. Od czego zacząć, nie wiem. Na pewno nie od tego pana. W sumie on też mi jest niepotrzebny chyba. No dobra, wpierw robimy tak. To tam dużo nie zrobi. No dobra. No za 10 dostał. Ha. No ciekawe to będzie. Ciekawa rozgrywka. Ha, w sumie jednak mi się wozy... Nie, dobra, jeszcze inaczej trzeba dobrać karty. Jednak wozy będą dobre, bo będę miał więcej jednostek. Już nie wiem, czy ja je wzmocnię. Wagenburg mi nie jest potrzebny. O, medyk się może... Medyk! O, medycy, właśnie! Eliryjski róg... Nadal nie. Wóz bojowy się przyda. Atrapa wydaje mi się, że nie. Chociaż... Może i się przyda, żeby medyka dwa razy rzucić. Ten Merlot też. Chociaż nie, Merlot się... A może i się przyda? Chociaż trochę. No dobra, to teraz... Nie, nie chciałem go wymieniać. Fuck. Dobra, trudno. Nie tym przyciskiem. Dobra, więc już nie wymieniam. Zobaczymy. Reinhard, co tu do diabła robią piraci? Nieważne. Tak, to zaczynamy chyba tak samo jak zacząłem. Albo wóz bo... Nie, dobra, wóz bojowy. Na początek. Na pewno. I koniec tury. Dobra. Nasz jarl jest wybrańcem bogów. Teraz zastanawiam się, jak to będzie najlepiej zrobić. Ryjskich pikinierów. Ryjskie sobie rzucimy. Dobra. Koniec tury. Okej. Bogowie nam sprzyjają. No zobaczymy, jak to nam wyjdzie tutaj. Kosynier niestety ma więcej punktów, to jest trochę problem. Werblista też ma więcej punktów. To najsilniejszym jednostką? Najsilniejszą jednostkę. A jak nie ma najsilniejszej jednostki? To co wtedy? Dobre pytanie. Nie mam bylego pojęcia. No dobra, może na razie kusznik. Wskaż mi cel. Tutaj, za 5. O! Sojusznik odnosi obrażenia, wzmacnia jednostkę. To trochę problem. No dobra. No ci kosynierzy by się jak cholera przydali, ale... No dobra, koniec tury. Oj, to będzie ciekawa rozgrywka, ci piraci. No to co, kosynier. I od razu go wzmocnimy. Będzie miał 17. No dobra, no i tak naprawdę nic więcej nie zrobię. Okej. Zgubimy wasze chramy! Nie byłbym tego taki pewien, ale zobaczymy. Tego nie ma co na razie zrzucać. Mogę rzucić Reinharda, ale to mi też niewiele da. Jakoś tego werblisty trzeba by zrobić, tylko nie mam pomysłu jak. No znowu zrobimy sobie tutaj tego pana. Arbalest, na twój rozkaz.
tutaj trochę zadamy tych obrażeń. Dobra. Nie wiem, jak później na te punkty będzie trzeba z nim wygrać. Bo tutaj nie zakończy. Bo to jest nie, w ogóle nie obowiązkowe, żeby go wyeliminować. Tak naprawdę. Dobra, chyba bez medyka się nie obejdzie. No, zrobimy sobie medyka. Powiedz, że żartujesz. A czemu on mi wziął pikiniera? Ha, bo on mi bierze pierwszą z góry. Fuck, to trochę słabo. No trudno. Koniec tury. A on teraz będzie walczył już między sobą. No tak, bo on tu najsilniejszy, nieważne po której stronie. To dobrze. Okej. Tu jakieś szalone matematyki się dzieją teraz generalnie. Czyli nie ma co Reinharda rzucać. Teraz możemy rzucić tego pana tu. No nie, werblistę trzeba teraz jak najszybciej werblistę, żeby on tutaj zdążył zrobić. Koniec tury. Teraz pewnie medyka zrobimy. Myślę jeszcze raz. Weźmy medyka. Zatrapujmy jeszcze raz. Dobra. Sobie go później zagramy. Teraz zagrajmy sobie tego pana. O, fajnie, kosynier. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Na razie niech on tam jeszcze pomiędzy swoimi wywojuje. Koniec tury. Dobra. Masz jaja, dziewko! No, dzięki, dzięki. To chyba komplement. Wie nam dzisiaj sprzyjają. Dobra. To co, na razie na spokojnie medyk. Medyk right here, czy może nie, może kosynier na razie. Niech oni sobie tu siedzą, później sobie zbufujemy. Na razie tyle. Dobra. Holger, czarna ręka, znów na swoje draka rewerbuje. Co ty na to? Ten toponik ze Skellige, no on jeszcze będzie musiał paść w tej turze. Teraz co mi się weźmie z tego cmentarza? Czy on losowo bierze, wait. Losowego, czyli tak naprawdę mogę mieć szczęście. Mogę mieć pecha. No dobra, liczymy na szczęście. Kusznik. Czego chcesz ode mnie? Kosynier. W sumie też dobrze. Trzeba było słuchać mojej baby. Dobra, no to co, koniec tury na razie. Niech oni się tu pozbijają. O, tutaj za 9. No to dobrze by się jedną turę wstrzymać, ale trudno. Wzmocnimy sobie jednego kosyniera, żeby on poszedł na odstrzał pierwszy. Dobra. I co, i Reinhard, tak? Musi polecieć. No to go tutaj. Jej wysokość jest wyjątkowa. I ty od razu, o, riski pikinier. W te dni okay. Żyta czarnych będziemy kosić. Muszę już spasować? No tak, muszę już spasować. Czyli co, nie wyeliminuję go? O, nie wyeliminowałem go. Szkoda. No trudno. Ale wygrałem. Choć Skelligijczycy walczyli dzielnie, to karne wojsko królowej Mewe wyszło ze starcia zwycięsko. Wyspiarze nie wyglądali jednak wcale na zmartwionych porażką. No, jak na szczury lądowe jesteście całkiem bitni. Ja, Gudmund Pyskaty, winszuję ci odwagi, królowo. I przy wieczerzy wypiję wraz z drużyną twe zdrowie. Okej, okay, dzięki. To w sumie dobrze, że cię może nie zabiliśmy. O, i nowa karta. Mandragom Niedźwiedź, okej. Okay. Ciekawe, ukaż piratów, poszczuj piratów na Nilfgaard. O, jak najbardziej. To się jeszcze okaże. Można wiedzieć, co robicie tak daleko od morza? Spytała Mewe, krzyżując ramiona na napierśniku. No to co zwykle! Grabimy! Wybrzeże już złupione, to skierowaliśmy drakary dalej, ku źródłom Jarugi! Na rajd! Po złoto i chwałę! Zabawne. Zawsze miałam was za honorowy lud. A kto mówi inaczej? Wasze czyny.
Atakujecie kraj, który jest zajęty wojną z najeźdźcą i nie jest w stanie się bronić. A Nilfgaardczyków boicie się upić. Powiedziała królowa. Co? Gudmund aż poczerwieniał ze złości. Zaraz dowiodę, jak bardzo się mylisz. Nim zajdzie słońce, będziemy pić miód z nilfgaardzkich hełmów! Za mną, chłopy! Mewę z uśmiechem patrzyła, jak wyspiarze zbierali się do wymarszu. Nie wątpiła, że Gudmund dotrzyma przysięgi. No, w sumie jednak dobrze wyszło, że go nie pokonaliśmy, nie zabiliśmy. No i przy okazji trochę nilfgaardczykom dokopiemy. Nice. W sumie fajnie wyszło, tak naprawdę. Spoko. Także zbieramy oczywiście zasoby, tam mamy jakichś rekrutów. Większych zniszczeń. To znaczy, że Nilfgaardczycy nie ruszyli jeszcze na stolicę. Spotkamy co najwyżej zagony, furażerów. Liczę na to. No dobra, to zbieramy rekrutów, zbieramy drewno i zaraz lukniemy sobie na mapkę. Jesteśmy w tym miejscu. W sumie nie wiem, czy jest sens wysyłać zwiad póki co, ale wyślijmy to tylko 50 koron. A przy okazji coś tam odkryjemy. Sobie nowego. No, trochę do stolicy jeszcze nam daleko. Musimy cały ten region tutaj zreksplorować, także ciśniemy. A, i ta nowa karta, luknijmy sobie na nią, czemu nie? Dawanie talii. Co ona daje w ogóle? Zobaczmy. Przenień renną jednostkę w niedźwiedzia, mech słabe. Nawet nie będę tam jeszcze tego jakoś się zastanawiał, czy w ogóle to wcielić do armii, na pewno mi się nie przyda. Dobra, tu mam jakieś zasoby, lekko ukryte, także zbierzmy. I obóz naszego wojska. Zobaczmy w takim razie. Podejdziemy do panów. Być może dostaniemy nowych rekrutów. Też mamy punkt szybkiej podróży, widzę. Spoko. Tam też gdzieś jest... Aha, ale te zasoby są tam gdzieś dalej. Dobra, chodźmy tu najpierw. Witam państwa bardzo serdecznie. Aha, z państwem pogadać nie mogę. No dobra, to tylko sobie zabierzemy surowce, jakie macie i spadamy dalej. Czy jeszcze po drodze? Nie, dobra. Tam już widzę, mamy gdzieś jakąś jedną zagadkę. Tu mamy tablicę, zobaczmy. I też tam jakiś nasz żołnierz coś wygłasza. Tutaj jest też kolejna zagadka. I tu jest jakieś ciekawe miejsce, dobra. Ale zobaczmy, co się dzieje tutaj. W obliczu nilfgaardzkiej inwazji Mewę rozesłała pisma do wszystkich garnizonów, nakazując pełną mobilizację. Miała więc nadzieję, że gdy dotrze do Cridam, będą tam już na nią czekali rekruci, gotowi wzmocnić królewski oddział. Niestety, dowódca fortu, sierżant Griggs, przywitał królową złą wiadomością. Wasza wysokość, nie mam nawet dość żołnierzy, żeby obsadzić mury. Dezercja na porządku dziennym, werbunek idzie jak po grudzie. Ludzie są przerażeni, nie wierzą w zwycięstwo. Wygłoś mowę, no, spróbujemy perswazją. Nie wierzą w zwycięstwo? Królowa wstała od stołu, wywracając krzesło. To niech posłuchają, jak rozgromiłam czarnych pod Drawogradem. Komendant czym prędzej zebrał wszystkich mieszkańców Cridam na rynku. Mewę wyszła przed tłum i opowiedziała o niedawnej wiktorii. Ludzie słuchali, jak zaczarowani. Musimy walczyć razem! Stanąć ramię w ramię, być jak mur, o który rozbije się fala najeźdźcy. Mieszczanie żegnali Mewę oklaskami. Szybko jednak się okazało, że entuzjazm, który wzbudziły płomienne słowa królowej, był krótkotrwały. Do garnizonu nie zgłosili się żadni ochotnicy, a mieszczanie chowali się przed sierżantem Griggsem, by uniknąć werbunku. Mewę opuszczała Cridam bez spodziewanych posiłków i zła jak osa. No niestety, no ale trudno. Mogliśmy pewnie, jakbym wydał kasę, to pewnie jednak weszli do tego wojska. Nie wiem, ja na razie rekrutów jakoś nie potrzebuję, także nie wiem, czy było warto, czy nie. Szczerze, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, tą wioskę to tylko tak sobie przejazdem ominiemy. Pójdziemy może wpierw tutaj. Chociaż to jest tak trochę... Znaczy nie, w sumie to nie jest w kierunku tak naprawdę misji głównej. Bo misję główną mamy aż tutaj daleko, musimy przejść bardzo naokoło. Także tutaj jest bardziej w sumie pobocznie, także chodźmy tutaj najpierw. Jakieś oczywiście pola, o i to jest chyba wiwerna. Ostatnio tam nie linczował kamienny, że pomyliłem, ale to jest chyba wiwerna jednak.
Tu mamy jeszcze jakichś kmieciów, zobaczmy. Smok jako żywy! Skrzydła miał niby nietoperz i paszczę zębatą! No, tak jak myślałem. Smok! Smok jako żywy! Skrzydła miał niby nietoperz i paszczę zębatą! Tylko zastanawiam się, czy chcę zaczynać tą zagadkę w tym odcinku, bo trochę mamy już mało czasu. Wiecie, co ja sobie pozbieram, poeksploruję, a zagadkę zrobimy sobie, myślę, na początku kolejnego odcinka. Tak, żeby po prostu nie przerywać go w trakcie, ani żeby też nie trwał on zbyt długo, bo coś czuję, że bym za pierwszym razem nie zrobił. Oczywiście musiałem nie ten przycisk nacisnąć. Weźmy sobie trójkąt. Czyli tak, tu na razie nie idziemy, idziemy tutaj, pozbieramy sobie te rzeczy wszystkie, pójdziemy teraz bardziej na północ, tam już widzę, mamy tabliczkę, znaczy kapliczkę, tu mamy tablicę z ogłoszeniami. Zlecenie na potwora? Ciekawe. No to zapewne chodziło o tamtą wiwernę tam, znając życie, bo nic mi się nowego na mapie nie pojawiło, nie. Także pewnie to chodzi o to. Dobra, chodźmy na razie może tędy. Dobra, tędy nie ma sensu, tutaj przejdźmy na górę. Tu jest kolejna zagadka. Jakaś, okej, okay. Kolejny potwór do pokonania. To też nie bardzo mi się teraz marzy robić później. Na razie stąd odejdźmy i chodźmy pozbierać zapasy, tak jak mówiłem wcześniej. Tu też mamy coś. Pani, w tej chacie mieszka zielarka, którą miejscowi chłopi darzą wielką estymą. Jej wywary i maści pomagają płonąć w gojeniu ran. Czy chcesz kupić jej remedię dla naszych żołnierzy? Pewnie, czemu nie? O, i mam bombę dwiemerytową. Tylko to jest też pewnie bibelot, to niekoniecznie chcę go mieć w talii, póki co. No w każdym razie zawsze to trochę jakiś tam bonus dla naszej armii. Zobaczmy, co dokładnie robi bomba dwimerytowa, bo nie pamiętam za cholerę, a poza tym pewnie i tak się zmieniło względem poprzedniego gwinta. Przyjrzeć wszystkim jednostkom wroga i siłę bazową. No takie nawet, ale i tak nie mam miejsca na bibeloty, to na razie nie. Czy tutaj byłem? Chyba nie. Dobra, w każdym razie idziemy zdecydowanie bardziej teraz na północ, moim zdaniem. I tu mamy jakiegoś chłopa, zobaczmy. Pani, kmieć, który mieszka w tej chacie, Bogusz, ma dla was nowinę. Zarzeka się, że widział, jak pod przykryciem nocy ktoś skarby zakupuje wedle sadów. Za niewielką opłatą gotów jest wam narysować, w którym miejscu szukać skrzyni. No dobra. Coś takiego. Topór, tutaj drzewko, tam jakiś namiocik. No dobra. Topór, drzewko. Tam mamy jakiś wąwóz z zasobami, ale tam nie zajdę teraz. Niestety. Dobra, tutaj gdzieś chyba będzie zakopany ten skarb, ale dobra, najpierw pójdźmy w tą stronę. Później poszukamy go. Tutaj zbieramy, mamy też rekrutów więcej, że bierzemy ich. Dobra, i tutaj mamy jakąś kłótnię. No, zobaczmy. Przejeżdżając przez rumiane łąki, Mewę usłyszała odgłosy kłótni. Co? Miarka się przebrała! Wyzywam cię na pojedynek! Pojedynek! Patrzcie go! Żyć ci wypłazuje, oszuście! Kiedy królowa podjechała bliżej, okazało się, że dwóch szlachciców, Lord Cartwright i Lord Manfield, poróżniło się o sad leżący na granicy ich włości. Obu towarzyszyli uzbrojeni krewniacy, gotowi skoczyć sobie do gardeł. No dobra, czyli napięta sytuacja, trzeba będzie ostrożnie podejmować decyzję. Na widok Mewę lordowie nieco spuścili z tonu, jednak nie na długo. Ledwie się ukłonili, a już zaczęli wzajemnie się oskarżać. Najjaśniejsza pani! Manfield przywłaszcza sobie ziemię, które od pokoleń należą do mojej rodziny! To zadośćuczynienie! Za młyn w Wierzchowej, który mi spaliłeś, bo w mące trochę trocin było! Trochę! Trzymajcie mnie! Parobkowie się pochorowali od tego gówna! Oszust jesteś! Oszust i złodziej! Choć w dobie nilfgaardzkiej inwazji Mewę miała pilniejsze sprawy na głowie, postanowiła rozsądzić zwaśnionych szlachciców. Reinhard, który znał historię każdego rodu Lyrii i Rivi 7 pokoleń wstecz, służył radą. Racja leży po stronie Cartwrightów, ale zważ na to, że Manfieldowie zawsze wiernie służyli koronie i nigdy nie zwlekali z daniną, a Cartwrightowie to pieniacze,
którzy są winni skarbcowi grube tysiące. Nie no, ja jednak jestem bardziej sprawiedliwy, nie patrzę na osobiste zyski, czy tam na zyski państwa, także raczej po stronie Cartwrightów stanę. Pozostaw sad przy Cartwrightie, oddaj sad Mansfieldowi, nakaż podzielić sad. Nakaż podzielić sad. Jeśli mam powierać pomiędzy większym a mniejszym złem, to wolę, chociaż to nie, to w sumie jest większe zło, to jest to no, chyba najlepsza opcja, tak w sensie od strony moralności czy coś, ale ta jest opcja neutralna, także ją weźmiemy. Z tego co słyszę, obaj macie za uszami. Rzekła królowa. A ja nie mam czasu dochodzić, kto zaczął te waśnie, dlatego podzielicie sad i każdy dostanie po połowie. Ale królowo, przecież... Jeśli wyrok wam się nie podoba, zawsze mogę wcielić sad w dobra korony. Groźba królowej uciszyła zwaśnionych lordów, ale nie zakończyła bynajmniej konfliktu. Kilka lat później znów skoczyli sobie do gardeł. Nie wątpię. Dobra, ale wydaje mi się, że dobra opcja. Najlepsza z tamtych do wyboru. A mówiłem, świńskie chwoście, załatwmy to między sobą, ale nie, sąd tu się zachciał. Oj, teraz jeszcze skaczą sobie, że niepotrzebnie prosili królową o rozsądzenie. O, tu skarb mamy. Okej, okay, to zbieramy od razu. Taki random. Okej, okay, no jakiś awatar. Niezbyt mnie to jara, ale okej. Okay. Weźmy sobie, zbierzmy jeszcze surowce. Tam jeszcze coś pewnie też będzie bardziej na północ, także też sobie zbierzmy. No i słuchajcie, na tym pomału będziemy kończyć, myślę. Tutaj jeszcze sobie przejdziemy, bo później pewnie zapomnę. A tędy, a tędy? Nie tędy? Tak, nie? Tak, okej. Okay. Przejdziemy sobie tędy, bo tutaj mamy też jeszcze jakieś zasoby. Także zbierzemy je sobie. No i na tym, myślę, ten odcinek będziemy kończyć. Tutaj już wiele nam do zebrania nie zostało. Przynajmniej jeśli chodzi o tą część mapy. Rozwiążemy sobie na pewno te zagadki, które są w okolicy. Te dwie. Pewnie zeksplorujemy resztę tej mapy i nawet w kolejnym odcinku dojdziemy do Lyrii. Przynajmniej taki jest plan, a jak wyjdzie, to zobaczymy w kolejnych odcinkach. A tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.